Nowy wizerunek banku, nowa marka, nowy slogan, dołącz do znajomych. Dla naszych klientów staramy się być znajomym, synonimem bliskiego znajomego, bankiem z ludzką twarzą. Dołącz do znajomych jest taką obietnicą, że bank będzie z klientami w relacjach tak jak znajomy ze znajomym, czyli będzie bardzo uczciwy. Znamy się, rozumiemy swoje potrzeby, potrafimy ze sobą rozmawiać, jesteśmy tu na miejscu. Podjęliśmy decyzję o jeszcze mocniejszym nawiązywaniu więzi z klientami, tak żeby to hasło rzeczywiście było w banku żywe. Markę traktujemy nie jako reklamę, ale filozofię tak naprawdę naszego działania. Znamy się. Wyższa Szkoła Biznesu działa jako pierwsza niepubliczna uczelnia na rynku lubuskim od 13 lat. Niedotowana przez nikogo, jest firmą komercyjną. Realizujemy projekty unijne, mamy ciekawe pomysły, jesteśmy młodzi, elastyczni i myślę, że dotwarzy nam być takim bankiem, który reaguje na nasze zapotrzebowanie, który wie, czego biznes potrzebuje. Była bardzo szybka reakcja od naszego pierwszego telefonu do GBS Banku, do pierwszych rozmów. Trwało to bardzo krótko. Cały proces decyzyjny był dla nas zadziwiający. Mamy doświadczenie z innymi bankami i to jest niebywałą wartością dodaną, którą nie spotykaliśmy w innych bankach. Dołącz do znajomych. Chcemy oferować klientom pełną uczciwość. Staramy się nie zaskakiwać klientów ukrytymi kosztami. Nie stosujemy trików marketingowych typu gwiazdki, drobny druk w przekazie skierowanym do klienta. Te sprawy, które w systemie wartości są najważniejsze, czyli zaufanie, solidność, to moim zdaniem w Parlinku są pierwsza liga. Znamy się. Spółka Lotor zajmuje się produkcją granulatu energetycznego. To jest produkt ze słomy siana, który jest dostarczany do elektrowni. Całą inwestycję, która powstała w Słońsku, jedna z najnowszych technologii w Europie, GBS Bank skredytował w całości. Miałem taką niepewność, że mogą sobie nie poradzić, żeby skredytować aż tak dużą inwestycję, ale się myliłem. Z tego się bardzo cieszę. Przez 20 lat jestem w tym banku, także moje spółki oprócz gospodarstwa są tylko i wyłącznie w tym banku. Dołącz do znajomych. Jesteśmy członkiem największej grupy banków spółdzielczych w Polsce, najsilniejszej kapitałowo. Jest to grupa, która zrzesza ponad 350 banków spółdzielczych. Jest bardzo dynamiczną grupą, bardzo szybko rozwija się i daje dobre wsparcie, jeśli chodzi o rozwój banków spółdzielczych, członków tej grupy. To jeden z najlepszych banków w Polsce. Jestem ogromnie rad, że tak dobry bank zdecydował się na współpracę z Bankiem Polskiej Spółdzielczości. Systemy kartowe, bankomatowe, jak również konsorcja z bankiem zrzeszającym, co jest dużą korzyścią dla klientów. Dla mnie nie ma żadnych wątpliwości, że to jest lider, że to jest bank, który dzisiaj przeciera szlak i daje nową jakość, jeżeli chodzi o bankowość spółdzielczą w Polsce. Szersza gama produktów, udział w ogólnopolskich przedsięwzięciach, większe możliwości, które otwierają się przed naszymi klientami. Są zdeterminowani, wiedzą czego chcą, mają znakomite procedury. Tam, gdzie się czują pewnie i dobrze, są w stanie również zaproponować to innym. Znamy się. Dobry znajomy, z którym zaczęliśmy się przyjaźnić na dobre i na złe, jest to początek naszej drogi. Profil działalności spółki Espol to generalnie usługi Triple Play, czyli dostęp do internetu, oferta telefonii stacjonarnej oraz telewizji cyfrowej w jakości HD, dostarczana do klientów indywidualnych, jak i do klientów biznesowych. Co nas zaskoczyło i co bardzo pozytywnie odbieramy, to jest bardzo duża elastyczność banku w każdym zakresie. Doszło do bliższych spotkań, wymiany informacji, a także do dalszego rozwoju i zacieśniania wzajemnych kontaktów. Dołącz do znajomych. Znamy się. Moja opinia budowała się przez kilkanaście lat. Rozpoczęłam oczywiście od konta prywatnego, osobistego. Przeszłam przez kilka kredytów, jak również przez lokaty terminowe. Od 11 lat wraz ze wspólniczką prowadzę studium języków obcych. Mamy zróżnicowaną działalność gospodarczą, która wymaga niezwykłej elastyczności ze strony banku. Otworzyłyśmy konto złotówkowe, jak i konto walutowe.
Zasugerowaliśmy rozwiązania, które dla nas są bardzo odpowiednie. Po rozmowie z panią dyrektor, która odbyła się w błyskawicznym tempie, godziny transakcji walutowych zostały nam przedłużone. Czujemy się rzeczywiście potraktowani bardzo indywidualnie i widzimy tutaj dobrą wolę banku i wpływa to na wymierny zysk. Dołącz do znajomych. Znamy się? To jest bank, który nauczył się czegoś zupełnie nowego. Nauczył się, prócz usług bankowych, bardzo profesjonalnie zajmować się ubezpieczeniami. Nie wszyscy to potrafią. Concordia jest towarzystwem ubezpieczeniowym, grupą towarzystw, mamy w sumie dwa, które stara się kłaść największy nacisk na solidność obsługi. We współpracy z Concordią wśród banków spółdzielczych jesteśmy na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o obroty dokonywane właśnie produktów ubezpieczeniowych. Spośród wielu setek banków spółdzielczych, Bank Spółdzielczy w Barlinku jest takim bankiem, który możemy stawiać absolutnie za wzór. Największy bank, bardzo nowoczesny i bardzo skuteczny. Dąż do znajomych. Mamy atuty, których nie ma konkurencji. Śmiało możemy konkurować z bankami komercyjnymi. Tutaj nie czujemy jako bank spółdzielczy kompleksów. To są też słowa naszych klientów i opinie naszych klientów, że jesteśmy zdecydowanie lepsi, jeżeli chodzi o ofertę, o jakość, o możliwość rozwiązania indywidualnych problemów naszych klientów, bo jesteśmy blisko, jesteśmy na miejscu. Zarząd jest tutaj. To nie jest zarząd ulokowany w centralnej Polsce, gdzie na decyzję trzeba czekać tygodniami. Sytuacje, które są różne, tak jak w tym roku mamy powódź przykładowo, gdzie bank też jest otwarty, współpracuje, pyta się, jak można pomóc, co można przesunąć. Czasami klient po prostu sobie życzy porozmawiać z prezesem, przychodzi i prezes jest na miejscu do dyspozycji. Nie w każdym banku tak indywidualnie i tak osobiście jest traktowany klient. Być blisko lokalnej społeczności, blisko mieszkańców, blisko gmin, wspieranie rozwoju regionu, to jest też jedna z naszych podstawowych wartości strategicznych. Tutaj staramy się działać dosyć szeroko, nie tylko stricte biznesowo. Znajomość z bankiem to jest współpraca od początku istnienia samorządu, a więc w tym roku mija 20 lat i bardzo jesteśmy zadowoleni z tej współpracy, dlatego że bank zawsze wychodził naprzeciw potrzebom gminy. Bank jest z nami również w sytuacjach, kiedy było źle dla gminy, kiedy trzeba było pomóc. Cieszymy się również, że potrafi zawsze złożyć taką ofertę, która właśnie jest najkorzystniejsza dla gminy Barlinek, a te korzyści, jak wspomniałem, są podwójne, bo ten bank również tworzy miejsca pracy, finansuje wiele instytucji, przedsięwzięć, które mają charakter społeczny, kulturalny. Otwarcie nowych oddziałów Stargard, Szczecin, a wcześniej jeszcze Gorzów. Generalnie działaliśmy na terenie miejscowości mniejszych, do 20 tysięcy mieszkańców. Duża miejscowość to również większa konkurencja, a my jesteśmy bankiem ambitnym, dlatego podjęliśmy to wyzwanie. Prezesem GBS Banku zostałem w 1993 roku w grudniu. Były to również trudne czasy, kiedy też banki popadły w kryzys. Bank w tamtym momencie właściwie nie miał dużej sieci, jedynie oddział w Pełczycach i w Barlinku. I na tych fundamentach właśnie został zbudowany obecny bank, czyli 24 placówki, ponad pół hektara powierzchni tych placówek, ponad 220 osób. Bank miał takie szczęście do ludzi, którzy zarządzali tym bankiem, którzy pracowali w tym banku i to po prostu było takim warunkiem rozwoju banku i osiągnięcia tej pozycji, jaką obecnie ma. Mogę się pochwalić, że na przestrzeni tych lat niewielu pracowników opuściło ten bank. Ci ludzie pozostali w banku i tutaj robią kariery. Bank cały czas się rozwija, daje im te możliwości awansu i z tego po prostu naprawdę jestem najbardziej dumny. Dołącz do znajomych. Dołącz do znajomych. Dołącz do znajomych.